Ładna pobudka. Chodźcie, co idzie. Akurat tu 5:38. No miało być rano, ale nie wiedzieliśmy, że aż tak. Nie wprowadzaliśmy, bo o 8 na skup. Jedną mamy prowadzoną i teraz drugą. Mieliśmy już szczepione. No ale trudno. Lepiej to schować i mieć spokój. Dobra. Wyprostuj się. Dobra. Czekaj. Nie, ona jest na tył. Dobra. O, kropić zaczyna. O, zdążymy czy nie? No zdążymy. Wszystkie trzy stoją w garażu. No akurat to w takich chwilach przekichane. Trzeba tak to pochować. Coś będzie musiało stać na dworzu. Cześć, dzień dobry, witajcie. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu Mafiasole z tej strony, a po drugiej stronie jest Radam 15. Mi też bardzo miło. Nie chcieliśmy znów nagrywać wam, jak zwozimy sobie słomę dzisiaj. Musimy to już ustawić w stuk, bo niestety nic się już nie zmieściło do środka. Od lewej do prawej pełna stodoła jest. Może będzie chwila, to wam wejdę i pokażę, że jest pełniutka. Vlog szósty, jak się nie mylę, bo piąty będzie od Kazika i Matiego, bo wczoraj byliśmy, mam nadzieję, że będzie coś słychać, bo na bizonie nagrywałem i troszkę inny niż zawsze. A teraz sobie będziemy kipować, bo nie chce nam się tego zrzucać. I kipniemy sobie belki, bo i tak będziemy je ustawiać, ile wyleci, to wyleci. A zawsze to już coś. Ojciec, to jednie. Ale dobrze, że mu ustawił. Ładnie ustawił. Czekaj. Dobra. Wincy nie będę szarpał, bo to i tak nie poleci. Ona sobie teraz ładnie opadnie. Dziękuję, dobranoc. Zawsze już też będziemy mieli szybciej, Adaś teraz będzie zrzucał. Ja już sobie będę układał, to przyklejemy sobie plandeką. No to i słomy wyszło sporo. I tak jeszcze nie wszystko sprasowaliśmy, co udało się pozwijać. Ale tutaj akurat mama będzie miała dobrze, bo tutaj mamy drzwiczki od obory. I będziemy mogli sobie pierwsze co stąd brać,
żeby jak najszybciej to zużyć. Myślę, że jakieś 2 tygodnie i tego nie będzie. Czekaj, daj mnie chwilę, żebym to ułożył, bo się tak to zabuduje i nie będzie co robić. Andrzeju, tylko tam uważaj, nie spadnij. O, generalnie nie wiem jak wszystkie vlogi, ale z góry już wam mogę podziękować, bo pierwszy vlog, no mówię, był wrzucony, jak i był wrzucony. Jak miałem robotę, no to nie udało mi się siedzieć i ogarniać tego, więc pierwszy był taki, jaki był, bo miałem z nim najmniej roboty. Chciałem już po prostu wam wstawić coś, aby było, że już jestem, że już żniwa trwają i coś się u nas dzieje. A teraz już dzisiaj mamy poniedziałek, już aż poniedziałek wręcz, i vlog teraz mi się renderuje, prawdopodobnie się wyrenderował, więc jak tylko skończę sobie układać, pójdziemy sobie go rzucać. Czekaj, ja tu jak zrobię na tą stronę, to mi prawdopodobnie wejdą dwie, czy nie wejdą? Nie, nie wejdą, dobra. Nie będziemy się rozczulać. Tu też chcę tak zrobić w razie W, żeby jak deszcz będzie padał, żeby mi to ładnie opadało. Więc taki stożek musimy sobie to ułożyć. A propos poprzednich właśnie, poprzedniego tego vloga, gdzie coś tam zdążyłem sobie tych komentarzy poczytać, było, a czemu nie bizon, czemu nie kupimy nic większego, czemu albo nie wypożyczymy od kogoś kombajnu, żeby to szybciej ściąć. Powiem wam tak, żniwa trwają raz w roku, u nas żniwa, jeżeli dopisuje pogoda, nic się nie psuje, trwają 2 dni. Niestety trochę problemu było z kombajnem, bo pękł teraz główny łańcuch napędzający. Tak jak już mówiłem w poprzednim, dzisiaj sobie to ogarniemy i nie ma co się spieszyć. My sobie na spokojnie woziliśmy słomę, tata sobie żniwował. Nie po to kupuje się własny kombajn, żeby kogoś wypożyczać. Wiadomo, niektórzy wolą tak zrobić, no ale na pewno nie my, więc musicie uszanować naszą decyzję i też innych youtuberów, bo widzę, że często się spotykam właśnie z takimi komentarzami też i u innych, a czemu nie tak? Każdy to robi po swojemu, więc musicie to uszanować. O, dobra, tu sobie wrzucę, nie wiem, zobaczymy, może jeszcze pójdziemy w tą stronę. Na razie jakbyś Adaś mógł, to mi te popo odrzucać tutaj, na górę. Nie wiem, jak tam sobie uważasz? Dlatego lepiej jakbyś przy sobie wszedł. Wejdziesz sobie i będziesz normalnie ten. Więc tutaj mówię, no musicie po prostu to uszanować. Nam akurat nie zależy, żeby to wykombajnować w jeden dzień. Niektórzy żniwują 2 miesiące i dobrze. Tu chociaż człowiek coś się nacieszy tymi żniwami. Słucham? Dobrze. To jest dla mnie taka ważna belka, więc nie chciałem jej od razu brać. To teraz nie chciałem jej, żeby wiesz, sama była od brzegu. Generalnie wczoraj, prawdopodobnie na początku tego vloga będziecie mieli jakieś ujęcia, ze skupu, bo byliśmy na skupie sobie z pszenicą. Pszenica wyszła dosyć dobrze, 65 plus wat, a zawiedliśmy 8700, jak się nie mylę, było na tych dwóch przyczepach i ponad tona grubo jest w szpicherku, ałaja. Jest w picherku. Poczekaj chwilę, bo więcej spadnie niż to warte. Więc no były równe 2 hektary. I tutaj oddała koło piątki gdzieś. Troszkę gorzej niż przężyto, dostała więcej. Więc morał z tego taki, że co roku przężyto u nas o wiele lepiej wypala niż pszenica. Więc trzeba coś zacząć zmieniać. I za rok będzie już na pewno o wiele więcej przężyta. Zostanie tylko pszenica, która była tutaj koło domku. Ta włoścista. I tam, tu jest 25 arów, dokładnie było jej zasiane. I tutaj ona oddała gdzieś około półtorej tony. No ale zresztą było po niej widać, że dobrze wygląda i ziarnko ładne, duże. Więc tutaj jest się z czego, było się z czego cieszyć. Dobra, tu sobie ułożymy teraz tą stronę. Ja bym już kolejne leciał, to nie? Czekaj, wrzucę sobie kilka tych
żebym nie stał tak nisko. Ale mówię, teraz weź sobie kolejny już od spodu, żeby się tych pozbyć. Kolejny sobie rozrzuć. Jo, bo ja nie chcę też robić na wysokość, maksymalnie jeszcze na tą jedną chcę wsadzić. I dzisiaj pozostał właśnie jęczmień i moja mieszanka. Chyniek lecie. Co? A, chyniek jedzie, no tak. Dobra, tu róg może być taki. Zresztą dwie belki tam. A sianko to wrzucimy sobie gdzie indziej. Dobra. Bo. Tutaj w tą. Pogoda w miarę, powiem wam, wczoraj no burza nas obudziła, ale zdążyliśmy sobie po 5 wszystko rano schować przed deszczem. Co to tam napadało? 7 litrów, zawsze dobre i to, ale szczerze po tym jaka była od razu wczoraj pogoda, to nie wiem czy jeszcze coś tam w tej ziemi zostało z tego wczorajszego deszczu. Tu jeszcze będę układał jeden poziom, więc wtedy dobra, rzuć mi. Tu ja ułożę tu na wysokość i będziemy układać sobie wtedy dół. Teraz musisz poczekać, bo zanim wyjdziemy, zanim mi. Dobra, to ja wtedy sobie idę na dół. Najwyżej. Znajdę naprawdę jakiś dobry punkt, bo... Wiesz co? Ja jak wyciągałem, najlepiej się wyciąga pierwszy od burt, żeby poluźnić. I później jak wyciągniesz pierwszy od burt... Ale musiałem jakoś ułożyć, bo bym chyba się zapadł. Widziałem, że któraś będzie luźna. Luźna guma. Nigdy nie jest bite, tak? Teraz znowu słońce wyszło, tu nie ma wiatru za sobą. Porno jest i duszno. To jakby ci rzucał, to mówię, jakby mi na łeb leciało, żebym zdążył się odsunąć. Leci na łeb, uważaj. Chaniek to jebnie. Kurczę, tam mam plandekę, mogliśmy sobie ją rozłożyć, ale nie, zresztą ona całą przyczepę okryła. Jak żeśmy sobie wcześniej ogarniali to. Tu akurat mam płytę na obornik. Jest miejsce i mówię blisko, więc tu sobie ustawimy to. Nie będziemy nic tam innego ogarniać. Czekaj, chyniek. Tu jestem, dobra, rzucaj. Esiok. Chyba. Bo grabarz ma esioka. Napiera. Taki fajny. No taki fajny mały ciągniczek. Z tyłu z taką jakby. Jak zabawkowe te miałeś takie, co zekipowałeś. To jest maszyna jakaś. No to pewnie wiertarka. Esiok bardziej pukał. Puk, 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 puk. Co tam? Ja! Esiok! Kurwa! Oj, gitara się ma. O, zaraz miniaturkę zrobimy. Jak będziesz miał schodzić, to daj znać. Czemu? Zrobię miniaturkę, jak se stoisz z belką i sobie jedną belkę zostaw. Jedną belkę? Żebyś miał co trzymać w rękach. Sąsiad. Sąsiad. Kurwa, jedną belkę tylko? No chyba, że dwie będziesz trzymał, taki hardcore z ciebie będzie. Kurwa. Uchnął. Kurwa. O tym, żeby cały. Dobrze. To polecim w tamtą stronę jeszcze z jednym rzędem. To nie szkodzi. Na cały spód jeszcze. Dobra, teraz
Możesz. Szukam gdzieś jest dobrego miejsca. Pierwszą musisz wyrwać i później już. Nie ma, jest sznurka. Muszę to wyrwać. Chyba znalazłem. Teraz za daleko. Dobrze, mi tam pasuje. Jest porządku. Jest jakoś duża. Ty chodź. Na dół ci wrzucać? Nie, o, tu się ręcznie wrzuci. Chodź, tu sobie pod muzykę dam. O. Może ja ci zanucę? Tak. Będę jak Jarek. Chyniek jedzie. Odeś chciało się robić. Widzę, że jeszcze wczoraj dorzucili i tutaj do obory, jak i na samą górę. Na górze było poukładane, ale wiecie, mamy wejście i po prawej stronie mamy ten otwór.
mamy ten otwór na belki do zrzucania, więc o, nie było układane tam. Więc tu tylko wrzucili, żeby było jakieś tam przejście. O, tak to tu reszta jest poukładana. Także no sporo tego jest. Ale z półtora miesiąca i już będzie tak mniej więcej luźno, już te wszystkie będą wybrane najważniejsze rzeczy. No powiem wam, takie akcje się nie spodziewałem, że będzie. Ja też nie. Jeszcze tak nigdy nie robiłem. A co generalnie robimy? No, jak ostatnio widzieliście, to chyba będzie w dniu drugim albo trzecim. Zbijałem sobie jeszcze tłumę z pszenicy, ale wyszło nam tyle belek, że no już ostatnie niecałe trzy takie pokosy nam zostały. No i teraz nie ma sensu szukać kogoś, żeby ktoś przyjechał tylko na te trzy pokosy. Teraz zanim to sprostuje, żeby ktoś przyjechał, zebrał, bawić się. A chcemy jak najszybciej to zacząć należować. Prawdopodobnie jutro, więc rozwalimy sobie to pająkiem. Przynajmniej vlog, jak tego mówię, jeszcze nie było. Dołączymy sobie do dnia akurat tego samego, gdzie włożyliśmy sobie stóp. Tata właśnie teraz kończy ogarniać łańcuch i zobaczymy. No może chociaż nam chwilę uda się wyjechać. Dzisiaj taka pogoda w kratkę, ale nie pada, całe szczęście. Oby się udało kąpać zrobić chociaż na jutro i będziemy sobie działać. Jadę tutaj połową pokosu, bo jakbym brał przez środek za środkiem ciągnika, no to niestety, ale omijałoby mi się na małko i też by miał ciężko to roztrząsnąć. Jadę sobie tak to połówką i tak to na większą szerokość mi to roztrząśnie. Jeszcze przejadę raz środkiem i będę miał ładnie roztrząśnięte. To chwila roboty jest. Myślałem, żeby to naraz należątko porozciągać, ale to był gorszy pomysł jeszcze niż to. A wiecie, u nas tu nie ma obornika. Teraz wymieniać się za taką małą ilość też nie ma sensu. A chcieliśmy ściąć to sieczkarnią i zawsze coś tam ta słoma lepiej pomoże. Pająkiem łomatką ze 6-7 lat, 7 lat temu ostatni raz może pająk był tutaj przy 60. Spotkanie po lata. Dokładnie. Zoom się od tej już praktycznie nie używa, bo wyszedł skrót. Jak się okazało, że wywieziemy sobie to przeżyto, bardzo blisko mieliśmy praktycznie do gościa, który to dobrał. Wyszło tak, jak myśleliśmy, prawie 3 tony było na rozrzutniku. Także zawsze jeszcze jakiś tam pieniądz spadnie i tak tego przeżyta zostało. Będzie jeszcze jęczmionka, będzie jeszcze sama mieszanka, która jest głównie na świt, więc tutaj będzie tego sporo. Też z sąsiadem sobie chwilę pogadaliśmy. No ubolewa nad tym, że no nie ma gdzie tego składować wszystkiego. Mówię, teraz albo połowa z tych, którzy brali, nie biorą. Dopiero gdzieś w październik mogą wziąć. A kto tu będzie to przechowywał? Nie ma nawet... No właśnie, do października daleko. Więc nie ma jak. Pewnie gdybym tu mieszkał dalej, to takiego wina by się postawiło. Małe używane winy, teraz to nieduży koszt. Ale by trzeba było też iść w jedną uprawę, a nie tak wszystkiego pod roku, żeby to się opłacało. Niektórzy upadają. Też dzisiaj gadaliśmy na ten temat i nie ma sensu przy takich gospodarstwach, przy takich cenach przynajmniej teraz jak są, nie ma sensu brać u nas w okolicy, to w sezonie tak, nie chcę wyliczać, ale tak przynajmniej dwóch, trzech takich większych, gdzie sobie działali, to padają. Dzisiaj się dowiedziałem o kolejnych dwóch, o jednym, do którego też odstawiałem zboże, już nie wierzę. To zaczyna
zarzynają się, biorąc te maszyny, budując budynki. I po co to, tak jak ziemia, na przykład w stronach Kazika, chodzi po te 130 w górę na przykład i tam się jeszcze zabijają o to. Gdzie w tym jest sens? Gdzie to, kiedy ta ziemia się zwróci? Teraz maszyny same jakie są. Ceny maszyn. Wszystko przez to, przez te dofinansowania też na pewno w jakimś stopniu dla młodych rolników. Bo muszą brać nowe. O, no i widzicie, jakoś to sobie rozcząsne jeszcze może jakby dzisiaj popadało. To już w ogóle ona skruszeje. Najwyżej dwa razy sobie objadę, wymieszam ją łatwiej z ziemią i nie będzie problemu. Na pewno znajdzie się kilku, co skejtuje ten pomysł. Bo albo trzeba było dać komuś sprasować, albo workany przyjechać, no będę teraz szukał. Pająk jest na spółkę kupiony, więc trzeba z tego wykorzystać. A tym bardziej jakby nie szło, to bym tego nie robił. Pojeżdżę te pół godziny i mam to z głowy, więc... Chyba dzisiaj jechaliśmy po okolicy się przejechać. Też ten klimat nie jest taki jak co roku, że każdy kombajnował. Takie na razie każdy tak po trochu, trochę u siebie. Dokładnie. Coraz więcej jest tych starszych sprzętów, ciągle się tam gdzieś coś psuje i w ogóle sąsiad też tu właśnie co kosi. Praktycznie od początku z nim więcej robił i o więcej go robił niż ten kombaj robił w polu. Więc to też tak, wiecie, niby człowiek przygotuje ten kombajn do żniw, ale to by musiałby mieli większe szczęście, a które jeszcze są i chodzą, no to nie chodzą, człowiek wszystkiego niestety nie zauważy. Tak jak podszykować, wiadomo, większe części nasmarować, to wiadome, ale wszystkiego człowiek niestety, ale nie przewidzi. Takiego starego New Holanda jak ten sąsiad. I jeśli chodzi o solec, to
na bok gdzieś.